Tak można iść sobie z pół godzinki lekko w jedną stronę. My jesteśmy, proszę bardzo. To jest gdzieś tutaj, szukamy ekipy. Szukamy Kubusia, bo już gdzieś tutaj jest. Idziemy coś zjeść, a później zbieramy resztę ekipy i zobaczymy co dalej. Także tyle ode mnie. Biały kruk wylądował, Eloszka. Siemano ekipa z niebieskiego Jeepa. Idziemy odebrać bilety, żeby jutro nie musieć czekać w kolejkach. A resztę dogramy może jutro, zobaczymy co tu wyjdzie z tego. Elu. Co-founder of this very conference. Hello, good morning everyone. It's a true pleasure to host the roadmap. What they promised, where they are. Did they execute the promises or not? What's the gap between the promises and the actual state of the business? Number four, cap table tells you a lot. Postanowiłem do niego dzwonić i pytam, o co chodzi? Dlaczego dzwoniłeś kilka razy? Co jest tak ważnego? I on mówi, stary, znalazłem coś nowego. You're in the process of making something incredible and this market is proving that for you right now. Więc bardzo ważne to jest to, że jeżeli my robimy oczywiście materiały, no to myślę, tak jak w większości tutaj są one oznaczone jako sponsorowane, żeby nie było żadnych niedomówień, czy gdzieś jest to materiał, który wyraża tylko i wyłącznie moją prywatną opinię i sam znalazłem ten projekt, czy rzeczywiście jest to projekt, który za taki materiał po prostu zapłacił. Jeżeli chodzi o mój kanał i o kryptoekipę, to nie ma takiej możliwości, żeby zgłosił się do nas projekt i zapłacił pieniądze, chyba że to będą duże pieniądze. Nie ma takiej możliwości, słuchajcie, żeby zgłosił się do nas projekt i powiedział, słuchaj, zapłacimy ci, nie wiem, 2-3 tysiące dolarów i masz zrobić pozytywny materiał o projekcie. Takiego czegoś nigdy nie było na moim kanale i na dzisiaj mogę zapewnić, że nie będzie, a więc staramy się robić materiały oczywiście obiektywne. Wydaje mi się, że nie jest to wróg, może nie zawsze, ale też nie powinien być twoim bogiem. To jest kolejna ważna zasada, którą wiele osób zapomina. Wydaje mi się, że też to jest spowodowane przede wszystkim lenistwem, które mamy zaszyte w sobie od urodzenia. I jednym właśnie z takich objawów jest to, że jeżeli słyszymy, że jakiś influencer, który wcześniej nie wiadomo, czy ma te pieniądze, czy nie ma, czy pokazał, nie pokazał ile zarobił, ale pokazał kiedy powiedział, a jaki był szczyt. Wspierają mnie, wspierają kryptoekipę, ale przede wszystkim również tym, którzy są na tym evencie. Bo gdyby nie wy, nie wasze zaangażowanie w tego typu wydarzenia, dzielenie się informacjami o tym, czym są kryptowaluty, czym jest Bitcoin, to moja praca i praca wielu osób nie miałaby sensu, a więc wielkie brawa dla was. Dziękuję serdecznie. Jezus Maria. Dobra. Siemano Elson, witam serdecznie. No wiem, że za bardzo się nie odzywałem przez tego całego chyba vloga. Mogłem nagrać dużo więcej materiału. No następny raz zatrudnię ekipę po prostu, która będzie mi filmować, bo to jest przejebane, jak muszę robić kilka rzeczy na raz, naprawdę. Wracamy, idziemy spać i jutro mamy jakieś tam warsztaty. Także zapraszamy serdecznie. Nie wiem, czy zdążę zmontować to wideo w sumie. Ale warsztaty będą o 15:30, będą o bezpieczeństwie w kryptowalutach oczywiście i będzie też giveaway na 4 portfele Keystone Essential razem z tabletami. Także serdecznie zapraszam i no zobaczymy co jeszcze uda mi się nagrać. Eloszka. Siemanko Elon, wczoraj było widać mocne zmęczenie materiału, mam nadzieję, że dzisiaj nagramy trochę więcej tego,
Zresztą dzisiaj mamy kamerzystę, także zapraszamy na warsztaty. Wydaje mi się, że niedługo puszczę to wideo, także siemanko, Eloszka.